środę, 27 listopada 2019 roku, w schronisku na Skrzycznym odbyło się śniadanie prasowe na szczycie, na które zostali zaproszeni dziennikarze lokalnych mediów. O wspólnych działaniach marketingowych mówiła Sabina Bugaj, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury, Promocji i Informacji. Imprez targowych, prezentacji na zewnątrz, gdzie wszędzie byliśmy po prostu razem, komunikujemy markę Szczyrk. Zapraszamy na narty do Szczyrku, mamy wspólny skipa, w związku z tym to zaproszenie jest takie uzasadnione i bardzo wygodne, że z jednego skipasu można skorzystać prawie ponad 40 km tras narciarskich. Oczywiście jest jeszcze Biały Krzyż, są te mniejsze wyciągi w Czyrnej, na Beskidku. To są te malutkie wyciągi, one nie wchodzą w ramach wspólnego skrzydła. Przedstawiciele Beskid Sport Arena, Centralnego Ośrodka Narciarskiego Szczyrt Mountain Resort zaprezentowali oferty, jakie przygotowały ośrodki na nadchodzący sezon zimowy. Arena. Chciałem krótko Państwu przybliżyć, co będzie się działo nowego na naszym obiekcie. Pierwsza kwestia, pozyskaliśmy sponsora głównego w postaci grupy południowej Audi. Trzymać jej odpowiednią jakość, ponieważ w tych najtłumszych fragmentach, które są dwa, dosyć łatwo nam będzie dośnieżyć. I software do automatycznego przetaczania kolei. Burmistrz miasta Antoni Byrdy przedstawił plany dalszego rozwoju miasta. Problemów do rozwiązania jest jeszcze wiele, mówił burmistrz. Najpilniejszym jest kwestia komunikacji i transportu. Tereny dawnego kempingu Skalite mogą częściowo zmniejszyć ilość pojazdów wjeżdżających do miasta, gdy zostanie wybudowane centrum przesiadkowe. Doszliśmy do tutaj takiego konkluzji, że jedynym rozwiązaniem jest budowa parkingów na wjeździe do miasta i tam jest możliwość docelowo wybudowania około 3 parkingów dużych, których może pomieścić od 2,5 do 3 tysięcy samochodów. Jeśli Państwo przeliczycie sobie, że około 9 tysięcy samochodów wjeżdża do Szczyrku w dzień weekendowy, licząc średnio 2,4 na jeden samochód tutaj czynnika ludzkiego, no to mamy około 20 tysięcy wjeżdżających. Natomiast kolejna rzecz nam się tworzy, że od strony Wisły coraz więcej nam raz przyjeżdża na narty, a dwa wraca przez Szczyrk po prostu na Śląsk, bo łatwiej jest z Wisły, tutaj szczególnie z Cienkowa, Nowej Osady, wrócić przez Biały Krzyż do ekspresówki, szczególnie jak będzie jeszcze otwarty ten zjazd z ekspresówki, no więc należy się liczyć z tym, że jeszcze więcej będzie wracać tych samochodów z tej strony. Dlatego chcielibyśmy właśnie parkingi na Skalitym i ten centrum przesiadkowe, notabene mamy ten projekt przygotowany, jest złożony do dofinansowania na centra przesiadkowe, natomiast znów odnoszę wrażenie, że ktoś, kto po prostu rozwiązania, czy też wszystkie tam obostrzenia do tych projektów zakładał, to tylko bazował na dużych miastach i na ich problemach. Miasto Szczyrk zmienia się dynamicznie i starania, by stać się najlepszym kurortem zimowym w Polsce, łączą ośrodki narciarskie oraz władze miasta w pracach nad polepszeniem życia mieszkańców i zwiększeniem zainteresowania turystów tą miejscowością.